Witajcie w pytaniach i odpowiedziach. Dzisiaj pytanie, jak współpracować z osobami, które jedną ręką budują, a drugą burzą? Czyli osoba, która robi dużo dobra, a jednocześnie gdzieś robi zło. Jak współpracować? Czyli to może być sytuacja, że ktoś jest zaangażowany, dużo siebie daje, dzięki niemu na nim stoi cała akcja, którą robimy, ewangelizacja, a między osobami robi kwas, bo obgada, bo podzieli, bo jakoś na siebie gra mocniej niż na Jezusa, niż żeby jednoczyć i promuje siebie w tym wszystkim. Ale to wszystko stoi mocno na niej. To ogarnia całość i dobrze wychodzi. Buduje, a jednocześnie burzy. To burzenie może być też takie, że ktoś na przykład ładnie śpiewa, angażuje się albo dobrze kręci kamerą i ma czas, oddaje, a z drugiej strony na przykład prowadzi podwójne życie, albo do komunii nie pójdzie, albo tam z kimś jest z boku i no i to jest wiadomo, że tak się dzieje i ludzie o tym wiedzą i o tym się gada i no i są, buduje, no bo jest zaangażowana i robi dobro, a z drugiej strony jest gdzieś grzech i no i nie wiadomo, jak na to reagować. Jak współpracować z takimi osobami? Czy współpracować? Dobrze jest wiedzieć, że nie musimy z każdym współpracować. To nie jest tak, że każdy, kto staje, kto się chce angażować, to jest na pewno do wzięcia, do współpracy. Dlatego, że no, są też pragnienia ludzkie w tym wszystkim. Trzeba pytać Boga, czy Bóg chce tę osobę tutaj. Czasem jest tak, że trzeba czyjąś słabość wytrzymać, bo to jest osoba, która się dopiero formuje i ona dopiero wzrasta w Bogu, żeby do czegoś dojść i trzeba cierpliwie wytrzymać. Nawet jeśli to jest gorszące, nawet jeśli burzy, czekać, aż się nauczy. Ale są osoby, które są uformowane i no już tego nie powinno być, a jest. Wtedy jest pytanie, czy mamy posługiwać razem, czy współpracować razem. Mnie w pewnym momencie, pamiętam na początku kapłaństwa, towarzysz duchowy mocno uczył, nie każdy, kto do ciebie przychodzi, jest od Boga. Ja to widzę, rozumiem dzisiaj. Czasem to jest trudne, żeby wprost odpowiedzieć, że nie, albo nie przeszkadzaj mi teraz. No, to widzenie, że przychodzą do nas osoby, które są, przychodzą do wspólnot osoby, które są od Boga, dla których to jest miejsce, a są osoby, które to nie jest dla nich miejsce. To jest przejście, żeby dalej gdzieś poszło. Zatrzymały się, tu się wyspowiadały, albo tutaj czegoś doświadczały, trzeba posłać je dalej. Tutaj to wymaga naprawdę rozeznania, żeby się nie kierować emocjami, ani nie kierować tym, że ktoś na przykład mnie obraża. Może być sytuacja, jak ktoś mnie obraził raz, drugi, trzeci i ja z tego powodu nie chcę z nim być. A to obrażenie wynika z czegoś, że on przepracowuje coś w sobie i na tym etapie tak funkcjonuje. Dlatego rzadko jest tak, że ktoś wszystkich po kolei we wspólnocie obraża. Z reguły obrazi jedną, drugą osobę, a z trzema, czterema trzyma. I tutaj no, potrzebna jest jakaś mądrość wspólna. Czy ja to mam wytrzymać, czy nie. Nieraz mi się zdarzało, że ktoś obrażał mnie jako duszpasterza, ale z jakimś jednym, drugim animatorem trzymał. I w większości tych sytuacji wiedziałem, że ja mam to wytrzymać. I po prostu dobro z tego później wyszło. Te osoby w tym swoim rozwoju dalej gdzieś szukają, potem przeprosiły, potem znowu obrażały i znowu przeprosiły. I, no i gadają, że mają fatalnego duszpasterza i trzeba to wytrzymać bardzo często. Dlatego nie ma czegoś, nie ma reguły, jak współpracować z tymi, którzy jedną ręką budują, drugą burzą. Święty Ignacy, który jest założycielem jezuitów, powiedział o takich osobach, że się ich najbardziej boi. To są osoby najtrudniejsze. Nie powiedział, z takimi osobami nie będę współpracował. Tylko takich osób się najbardziej boję. Bo one są trudne, wymagają zwiększonej czujności u nas. Z jednej strony mamy wdzięczność do nich, bo dużo robią, ale potem raz gdzieś coś i się
i się sypie. Czasami jest tak, że te osoby trzeba odsunąć od czegoś, dlatego że burzą za mocno. Bilans, który widzimy, dobra i burzenia, całościowo jest ujemny. Całościowo to znaczy na miesiąc później, pół roku później. On jest ujemny. Chociaż było dużo dobra, coś się wydarzyło dobrego, ale całościowo to osłabiło drużynę, spowodowało, że się wspólnota rozwaliła, albo że nie jesteśmy w stanie się pozbierać. Także tutaj trzeba na to patrzeć i stawać na modlitwie z tym, mieć odwagę, powiedzieć wprost. A czasem jest to bardzo trudne powiedzieć wprost, bo myślimy, że osoba tego nie jest w stanie przyjąć. Piszcie w komentarzach. Ja dałem jakieś światła, jak ja to rozumiem, też to pytanie od was. Piszcie, co wy o tym myślicie, jak uważacie. Jeżeli macie jakieś kolejne pytania, to zadawajcie je nie pod tym odcinkiem, ale pod odcinkiem 200. Link do tego odcinka jest w opisie. No i wszystkiego dobrego. Miejcie dobry tydzień. Przesyłam wam serduszko z Łodzi i subskrybujcie nasz kanał, dajcie kciuki w górę. Wszystkiego dobrego.